Dzień dobry Państwu, z tej strony Lukas Cinika z Analityk Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas. W dzisiejszej prezentacji krótkie podsumowanie, jak co miesiąc, naszego nastawienia odnośnie krajowego rynku akcji i obligacji, co jest konsekwencją ostatniego komitetu inwestycyjnego, no oraz krótkie podsumowanie tego, co obecnie dzieje się na rynkach finansowych. Na początek również krótka nota prawna. To znaczy niniejsza publikacja, czyli ta prezentacja nie powinna być wykorzystywana i nie może być wykorzystywana w charakterze oferty czy rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Nie uwzględnia ona indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta. Także, tak jak wspominałem, nie może być przez klienta, potencjalną osobę, klienta lub osobę, która ogląda tę prezentację, traktowana jako rekomendacja inwestycyjna. Jeśli chodzi o nasze obecne nastawienie, wyniki Komitetu Inwestycyjnego, no to co istotne, zmieniło się nasze nastawienie do krajowego rynku akcji. Ono zmniejszyło się z poziomu umiarkowanie pozytywnego do poziomu neutralnego, czyli jest to 0 w tej skali od minus 2 do plus 2. O czynnikach stojących za tą zmianą będę mówił przy kolejnych slajdach. Natomiast jeszcze kilka słów w kwestii rynku obligacji. Tutaj w tym zakresie utrzymaliśmy nasze umiarkowanie negatywne nastawienie do obligacji, co no oznacza, że preferujemy papiery dłużne charakteryzujące się zapadalnością od 1,5 do 3,5 lat. Pierwszym czynnikiem, który stał za zmianą naszego nastawienia, to są prognozy dotyczące wzrostu zysków spółek. Jak widać na tym wykresie powyżej, od pewnego czasu te zmiany prognoz EPS-ów właściwie zatrzymały się. Jak można zauważyć, no w pierwszej połowie roku bardzo istotnie one urosły, co było konsekwencją odbicia aktywności gospodarczej po okresie pandemii i też dużego optymizmu na rynku i wśród przedsiębiorców. Natomiast no, już od pewnego czasu zauważamy zatrzymanie tego trendu, co jest konsekwencją no, pewnych obaw i problemów, z którymi się borykają przedsiębiorcy. Czyli obawy dotyczą głównie ewentualnej kolejnej fali pandemii COVID-19, która może negatywnie wpłynąć na gospodarkę i na konsumpcję. No, po drugie są to czynniki związane z łańcuchami dostaw i z problemami z dostawami surowców czy materiałów, co również przekłada się i na rentowność przedsiębiorstw, no i też na zdolność do generowania przychodów. Natomiast no, ten dolny wykres no, pokazuje, że jednak cały czas te prognozy w przypadku naszego krajowego, szerokiego rynku akcji utrzymują się powyżej średniej, w związku z czym no, takie dwa, można powiedzieć, znoszące się czynniki przekładają się na nasze neutralne nastawienie do krajowego rynku akcji. Kolejny argument pozytywny, jeśli chodzi o rynki akcji w Polsce, no to są bieżące wyceny poprzez no, taki najbardziej popularny wskaźnik cena do zysku. Na tle historycznego rozkładu dla danych indeksów, no jak widać, generalnie utrzymuje się taka tendencja, że gdzieś znajdują się one po środku tego rozkładu, więc no, raczej nie możemy mówić w tym momencie o tym, że jesteśmy na szczycie jakiejś bańki spekulacyjnej, pomimo tych dużych wzrostów cen akcji. No jednak zyskowność również w tym samym czasie rosła. Co przekłada się na to, że te wyceny no według nas są w tym momencie na poziomie takim średnim, neutralnym. No i też implikuje to właśnie nasze nastawienie. Kolejny slajd to są wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego. Wskaźniki obrazujące, tak zwane wyprzedzające, czyli obrazujące w ogóle nastroje, śledzące nastroje wśród ankietowanych przedsiębiorców i menedżerów spółek. No i widać też od pewnego momentu, że właściwie ten szczyt wskaźników i szczyt optymizmu przypadał na drugi kwartał bieżącego roku. Natomiast no, od pewnego czasu już te spadki tego optymizmu są widoczne. Tak jak wspomniałem, one w sektorze usług no, dotyczą między innymi właśnie obaw dotyczących ewentualnych lockdownów w czasie
jesienno-zimowym, gdzie możemy spodziewać się kolejnego okresu wzrostu nowej liczby zachorowań na COVID-19. No, z drugiej strony sektor przemysłowy tutaj zwraca uwagę na dwa główne czynniki, czyli właśnie zachwianie łańcuchami dostaw, problem z dostępnością materiałów i surowców, który prowadzi do tego, że no jest problem z utrzymaniem poziomu zapasów i sprzedaży. No i po drugie też czynnik inflacyjny, no, jeśli chodzi o ten czynnik wzrostu cen surowców i kosztów w ogóle produkcji, no tutaj mówimy o wzroście kosztów chociażby energii elektrycznej czy gazu dla spółek. No, to wszystko, o ile w pierwszych kwartałach roku udało się, można powiedzieć, przerzucać na klientów, na co też wskazywał wskaźnik inflacji CPI-owej. No już w tym momencie są trudności z przerzucaniem tego na odbiorców końcowych, w związku z czym no, też wpływa na spadek marż. No i jest to oczywiście czynnik negatywny dla spółek. Kolejny slajd to są wskaźniki uprzedzające OECD nałożone na tą niebieską linię, czyli na zachowanie WIG-u. No jak widać historycznie gdzieś tutaj szczyty tego wskaźnika OECD korespondowały również ze szczytami lokalnymi na warszawskim indeksie giełdowym. No z kolei dołki no to były okresy też w podobnym czasie. Okresy dołków na indeksie, no oczywiście no nie zawsze tak jest, mówiąc kolokwialnie, że zawsze to działa. No, jak widać na przykład okres 2003-2006 no był czasem, gdy pomimo tutaj spadków chwilowych wskaźnika OECD, no indeks WIG rósł nadal. Natomiast no, według nas jest to też w pewien sposób taki wskaźnik czy model pokazujących, że możemy być świadkami tutaj lokalnie jakiejś korekty chwilowej i dlatego w krótkim terminie nasze nastawienie zostało zmienione do rynków akcji. No widać to również na wykresach indeksów, polskich indeksów giełdowych. No WIG20 dotarł do ważnego oporu na poziomie 2400 punktów. Był to zawsze, jak widać historycznie, moment, w którym gdzieś następowała taka korekta, podotarczył do tych ekstremów. No i tak też było w ostatnich tygodniach. Indeks po dotarciu do właśnie tego poziomu podlegał ruchowi korekcyjnemu do poziomu 2300 punktów. No i kolejne tutaj ewentualne przebicie tego poziomu mogłoby doprowadzić do dalszej kontynuacji przeceny indeksu o co najmniej 100 punktów, czyli do poziomu 2200 punktów. Jeśli chodzi o szeroki rynek, czyli indeks WIG, tutaj również w ostatnim czasie mieliśmy przebicie poprzedniego maksimum z 2018 roku. No i już od pewnego czasu również gdzieś lokalnie mamy słabość i można powiedzieć realizację zysków widoczną na tym indeksie i na szerokich spółkach z kraju. W związku z tym no, technicznie gdzieś jeszcze jest pole do tego, aby ten ruch korekcyjny mógł być kontynuowany. Jeśli chodzi o obligacje, tak jak wspominałem, utrzymujemy nadal umiarkowanie negatywne nastawienie do obligacji krajowych. No, kluczowe są tutaj oczywiście oczekiwania inflacyjne, jak wiemy. Od pewnego czasu mierzymy się z rekordami od kilku lat, jeśli chodzi o inflację CPI, która znajduje się powyżej poziomu 5%. No, z drugiej strony mamy bardzo gołębią politykę Narodowego Banku Polskiego, czyli głównie tutaj chodzi o wypowiedzi prezesa Glapińskiego, który no, nie widzi w tym momencie potrzeb do podwyżek stóp procentowych, a obecna inflacja według niego jest przejściowa, jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi, czyli chociażby wzrostami ceny energii, no na co NBP tutaj oczywiście nie ma wpływu. Natomiast no jak widać, rynek tutaj już wycenia podwyżki stóp procentowych i wycenia dalszą presję inflacyjną, co właśnie widać w ostatnim czasie poprzez zachowanie obligacji 10-letnich, czyli jest to na tym wykresie ta czarna linia.
te rentowności po ruchu korekcyjnym dotarły z powrotem do poziomu 2%. Jeśli chodzi o te istotne wydarzenia na globalnych rynkach we wrześniu, no pierwszym takim wydarzeniem było posiedzenie Fed, na którym no nie doszło do niespodzianek, jeśli chodzi o poziom tych stóp procentowych, bo one zostały bez zmian. Natomiast no prezes Fed, Jerome Powell, tutaj na konferencji po posiedzeniu zwrócił uwagę na dwie rzeczy, czyli no po pierwsze ewentualne rozpoczęcie taperingu, czyli można powiedzieć kończenia tego programu QE i luzowania ilościowego, który obowiązywał od czasów pandemii. On ma być, znaczy jego zakończenie ma wejść w życie od listopada do początku przyszłego roku. No i druga sprawa to również ewentualne pierwsze podwyżki stóp procentowych. No jak widać po wykresie dot plots poniżej, te pierwsze ruchy na stopach procentowych przez członków Fed są już jakby prognozowane w przyszłym i w 2023 roku. No i cały czas no, ta ścieżka wygląda czy trend wzrostowy, no, w tym sensie, że w obliczu również tej presji inflacyjnej, która utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych, możemy być świadkami, co za tym idzie, również podwyżki stóp procentowych. Jeśli chodzi o globalne rynki akcji we wrześniu, no to biorąc pod uwagę to, o czym wspomniałem, w kwestii tych zatrzymania się, można powiedzieć, podwyżek prognozowanych EPS-ów, no drugim takim negatywnym czynnikiem, który doprowadził do lekkiego ruchu korekcyjnego, no jak widać, może jeszcze ta korekta nie była jakaś bardzo istotna, biorąc pod uwagę te duże wzrosty od początku roku. Drugim czynnikiem była niewyjaśniona, można powiedzieć, cały czas sytuacja na rynku nieruchomości w Chinach, który był takim negatywnym czynnikiem zapalnym, który doprowadził do lekkich spadków na rynkach akcji w ostatnich tygodniach. No, chodzi tutaj głównie oczywiście o tą znaną sprawę z deweloperem Evergrande, który mocno zlewarowany, emitował wcześniej duże ilości obligacji, również denominowanych w amerykańskim dolarze, w które inwestowały również wehikuły inwestycyjne z zachodu. No i tutaj cały czas te doniesienia o ewentualnych problemach płynnościowych związanych w ogóle z przedsiębiorstwami w tym sektorze, z uwagi na to, że ten sektor jest dość istotny, jeśli chodzi o poziom produktu krajowego brutto w Chinach i no i ogólnie o takie nastawienie czy otoczenie wokół związane z awersją do ryzyka wokół rynków finansowych, no przełożyło się na to słabsze zachowanie globalnych rynków akcji w miesiącu września. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych webinariów.